że jednak ludzie mogli być w dobrych humorach po takiej przygodzie w pociągu. Ja miałam podobną 2 lata temu, tylko że mój pociąg stał w połowie 6 godzin i nikt nie zapewnił pasażerom herbatki. Rzeczywiście początkowo wszyscy pasażerowie byli wściekli, ale po około 2 godzinach wszystko mijało. Później na torach odbył się piknik, dosłownie mężczyźni przespacerowali się do pobliskiej stacji około 2 kilometrów po alkohol oraz inne przekąski i rozpoczęła się wielka integracja. Dosłownie na torach. Wspólna niedola otwiera usta i rozpoczyna nowe znajomości. Przygoda przednia, nawet pozostał mi po niej przyjaciel, pomimo że ja jestem z Lublina, a on z Białej Podlaski. Wściekłość mija z czasem, a każdy pokaże na nasze PKP, a następnie przerażę się rozmawienie z sytuacją, w której wszyscy się znaleźli. No, wszystko przeszło do mnie humorów, dystansu i obowiązku wolnego czasu, że tam nikomu się nie spieszy i delikat nic nie zmierza tak naprawdę w pośpiechu. No, różne rzeczy rzeczywiście w Polsce się dzieją. Już chwili dalej to będzie nas informowała o tym, co się wydarzyło w Polsce na świecie. Już to.
Rosja podgrzewa atmosferę wokół konfliktu w Syrii.